Cześć, tu Cerbol Motocykle. Dzisiaj na hamowni Kawasaki Z900E z rocznika 2018. Warto zwrócić uwagę, że jest to wersja E, czyli taka, która fabrycznie miała 35 kW. Od wersji pełnej różni się tym, że ma inną głowicę, ma znacznie węższe kanały wylotowe, ma inny kolektor wydechowy i w airboxie ma taką klapę plastikową, która drastycznie ogranicza przepływ powietrza. Motocykl przyjechał z tą klapą już usuniętą i z wymienionym kolektorem wydechowym na takiego chińskiego Austin Racing. Trudno tutaj nazywać to tłumikiem, raczej jest to końcówka wydechu, drze się niesamowicie. No i na takiej konfiguracji dostał też jeszcze filtr KN. Na takiej konfiguracji klient przyjechał, aby wycisnąć z niego co się da. Spójrzcie tylko, co z tego wyniknęło. Aha, mimo że był odblokowany, no to uzyskał 93 konie mechaniczne i 86 niutków. No to się dokładnie zgadza, to jest 70 kW. Także tutaj wszystko jak najbardziej legitnie, natomiast miał drastycznie przestawiony zapłon, żeby spełnić te wymagania. Oprócz tego oczywiście mnóstwo korekt paliwowych, ale to głównie ze względu na ten układ wydechowy. Jak to wygląda po remapie? Mamy 108 koni, 108,5 i 91,5 niutka, także koni nam doszło, szanowni państwo, 16, jeżeli chodzi o wartości maksymalne. Warto też zwrócić uwagę, w jak szerokim zakresie, bo tak naprawdę już tutaj od 8000 obrotów mamy tych 15-16 koni więcej. Przesunąłem też odcinka o 600 obrotów, także całe to pole, Górne zakresy obrotów będzie ten motocykl zdecydowanie lepiej się zbierał, biorąc pod uwagę, że takie zetki o pełnej mocy, które tu przyjeżdżają na fabrycznych układach, na fabrycznych mapach, wypluwają 116, no to niewiele nam tutaj brakuje do pełnej wersji. Moment też poszedł fajnie do góry w całym zakresie, natomiast jak widać, tak naprawdę od 7000 zaczyna się ostrzejsza zabawa. Obniżyłem mu też temperaturę załączania wiatraka chłodnicy o 5 stopni. Wyłączyłem odcinkę przy hamowaniu silnikiem, wyłączyłem sondę lambda i układ dopalania spalin jest wyłączony i zaślepiony. Do tego jeszcze delikatny popcornik. Gotowy, można zabierać. Pozdro!